Jeśli chodzi o sytuację na rynku pożyczkowym, to widzimy w tej chwili, w tym roku, wzrost sprzedaży pożyczek. On przede wszystkim jest generowany przez wzrost pożyczek długoterminowych, przez wzrost sprzedaży pożyczek długoterminowych. Bo w przypadku segmentów, w którym działa Sunii, czyli pożyczki krótkoterminowe, wzrost sięga około 14%, czyli jest poniżej inflacji. Można powiedzieć, że w ujęciu realnym sprzedajemy mniej niż rok temu, uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie. Jasne. Pożyczki, wiadomo, wiążą się z ryzykiem. I o to ryzyko chciałbym spytać, a mianowicie na czym polega ocena ryzyka kredytowego? Ocena zdolności kredytowej polega przede wszystkim na zweryfikowaniu sytuacji klienta i jego historii płatniczej. Ponieważ udzielamy finansowania klientowi, chcemy sprawdzić, jak on sobie radził w przeszłości z podobną sytuacją. Jeżeli klient ma pozytywną historię kredytową, nie widnieje w bazach dłużników, to jego szansa na pozytywną decyzję kredytową drastycznie rośnie. Jasne. W internecie można spotkać wiele różnych ofert dotyczących pożyczek bez BIK. Jakby pan mógł ten enigmatyczny skrót nam tutaj rozwiązać i przedstawić, czy w ogóle takie coś istnieje? BIK oznacza Biuro Informacji Kredytowej, czyli takie największe biuro w Polsce, które gromadzi dane zarówno z sektora pożyczkowego, jak i z sektora bankowego odnośnie historycznych spłat klientów. Są firmy, które reklamują się, że udzielają pożyczki bez BIK-u, natomiast w mojej ocenie to nie prowadzi do poprawnej oceny zdolności kredytowej, ponieważ jest to w interesie obu stron, żeby ta ocena była poprawnie zbadana. Z jednej strony mamy pożyczkobiorcę, który dostaje pewność, że będzie w stanie ją spłacić na bazie danych, które przedstawił. Z drugiej strony mamy pożyczkodawcę, który ma interes w tym, żeby pożyczkodawca zwrócił środki wraz z odsetkami. Panie Robercie, inflacja 16,1%, wojna na Ukrainie, wcześniej jeszcze pandemia, która nie wiadomo, może wróci na jesień, podnoszone stopy procentowe, można by rzec w skrócie kryzys. W związku z tym pytanie, jak ten kryzys wpływa na rynek pożyczek i bardzo trywialnie, czy ludzie będzie stać na to, aby te pożyczki spłacać i je pobierać? Tak jak pan redaktor przywołał, my jesteśmy w permanentnym kryzysie, można powiedzieć, od kilku lat. Najpierw pandemicznym, wojennym, inflacyjnym. Natomiast istnieją uzasadnione obawy, że ten kryzys będzie nieco inny z perspektywy spłacalności, dlatego że rosnące koszty życia z jednej strony, z drugiej strony rosnące stopy procentowe i wzrost kosztu obsługi długów, przede wszystkim bankowych, powodują, że ludzie mają mniej pieniędzy, a co za tym idzie, trudniej jest im regulować na bieżąco swoje zobowiązania, więc tutaj obawiamy się, że odbije się to na ryzyku kredytowym i będzie widoczne w postaci wyższych strat kredytowych zarówno już w czwartym kwartale, jak i prawdopodobnie na początku przyszłego roku.